Jaki wpływ na polski sektor bankowy będą miały wakacje kredytowe, te wakacje kredytowe w nowym kształcie? Czy banki przypadkiem nie narzekają na zapas? O tym będę rozmawiał z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, byłym szefem Związku Banków Polskich. Natomiast tematem drugiej części programu będzie branża farmaceutyczna, a konkretnie sektor aptek. Zastanowimy się, w jakiej kondycji jest ten biznes po całej serii regulacji prawnych i czy pacjenci ciągle mają szansę na tańsze i bardziej dostępne leki. O tym będę rozmawiał z moim drugim gościem, będzie nim pan mecenas Michał Bieniak, prawnik zajmujący się tą branżą. Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie, zapraszam. A moim gościem jest pan Krzysztof Pietraszkiewicz, były prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie prezesie, wygląda na to, że będzie nowa odsłona wakacji kredytowych. Co to oznacza dla branży bankowej, dla sektora finansowego w Polsce? Panie redaktorze, ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to, co tutaj wypowiadam, jest moją prywatną opinią i nie odzwierciedla, czy nie musi odzwierciedlać bieżącego stanowiska bardzo ważnego Związku Banków i banków, ale kiedy mówimy o takich zagadnieniach, to ja nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o branży bankowej, tylko w tyle głowy cały czas mam naszą gospodarkę i naszych klientów indywidualnych, instytucjonalnych, firm. To jest po prostu pewien ruch, który bardzo mocno deformuje stosunki gospodarcze w naszym kraju i jednocześnie to jest kolejny impuls osłabiający zdolność polskiego sektora bankowego do finansowania rozwoju. A trzeba pamiętać, że polskie banki blisko 80% finansują polską gospodarkę. Tych takich ciosów, uderzeń w instytucje, które mają i finansują polską gospodarkę, w ostatnich latach było bardzo wiele. Przypomnę, że był to podatek bankowy, były to potrzebne, ale bardzo wysokie wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to obciążenia na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, potrzebne, ale na to nagle wymyślono powszechne wakacje kredytowe i to w sytuacji trudnych czasami, które się zdarzają, rozwiązania są okresowo dopuszczalne, ale nie powinny i nie mogą mieć charakteru powszechnego, bo to właściwie niszczy całkowicie biznes. To tak jakbyśmy powiedzieli, że raz w tygodniu przyjeżdżając na stację benzynową, raz w miesiącu dostajemy po prostu paliwo za darmo, czy przychodząc do sklepu kupując bułki, chleb czy mleko raz czy dwa razy w tygodniu nie płacimy rachunku. To jest po prostu katastrofa dla tej branży, która ma szczególną rolę. Banki są najczęściej środkiem, sposobem na wychodzenie z kryzysu i także na modernizowanie, restrukturyzowanie i unowocześnianie gospodarki. Kiedy ten instrument się osłabia, bardzo mocno osłabia, wtedy te procesy innowacyjne, rozwojowe po prostu przebiegają w zwolnionym tempie albo w ogóle nie mogą następować. Tym bardziej jeszcze dodatkowo, że wzrosły nam różnego rodzaju ryzyka. Po pierwsze wojna na Ukrainie, pierwsza odsłona 2014, później 2 lata temu. Wreszcie oczywiście bardzo trudny dla naszych klientów impuls inflacyjny i część klientów zaczęła mieć kłopoty z obsługą zobowiązań, bo stopy procentowe gwałtownie poszybowały w górę. Ponadto w kilku obszarach wzrosło ryzyko prawne. Te całe napięcia pomiędzy Polską czy rządem polskim a Komisją Europejską powodowały, że te wielkie plany rozwojowe, na które szykował się sektor bankowy i bardzo tysiące polskich przedsiębiorców, nagle gdzieś zawisły w przestrzeni nieznanej. I mamy kilka lat do nadrobienia. Mógłbym wymieniać jeszcze inne kwestie związane z interpretacją dziwną przepisów, niepewnością w postępowaniu sądowym. Także nie jest to dobry klimat, nie jest to dobre środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym takiej opartej na zaufaniu. To jest niezmiernie ważna sprawa. Ale panie prezesie, gdyby spojrzeć na wyniki finansowe banków, sektora, to tamte liczby nie świadczą o jakimś kryzysie, o jakimś dużym zagrożeniu. Czy tutaj nie mówimy o tym, co może się wydarzyć chociażby z powodu wakacji kredytowych, no nieco na wyrost, a sektor i tak sobie poradzi? Panie redaktorze, bardzo dziękuję, że pan zadał to pytanie. Jeszcze raz powtórzę, tutaj nie chodzi o to, czy sektor bankowy będzie stabilny, bo on jest stabilny. Chodzi o to, że sektor bankowy z kwartału na kwartał tracił zdolność do finansowania rozwoju. W tej chwili ta luka w finansowaniu polskich przedsiębiorców osiągnęła mniej więcej kwotę 400 miliardów złotych. Tyle miliardów złotych nie wpłynęło w ostatnich kilku latach do gospodarki. To są ogromne pieniądze. To są pieniądze, które nie uruchomiły iluś inwestycji. To są brakujące środki na modernizację tysięcy firm i trzeba powiedzieć, że nasi konkurenci w Europie, inne przedsiębiorstwa po prostu w tym czasie przechodziły fazę bardzo często automatyzacji, robotyzacji, stosowania nowych rozwiązań, przygotowania się do wymogów związanych z wdrażaniem wymogów ESG, czyli tych ekologicznych, ale także w większym stopniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że naprawdę jest faktem, że polskie firmy legitymują się na skutek specyficznej sytuacji polskiej energetyce i ciepłownictwem wysokim, ponad 2,5-krotnie wyższym tak zwanym śladem węglowym. Co to oznacza? Ponieważ poważna część polskiego PKB zależy od eksportu, to oznacza, że część polskich firm, które się nie modernizują, które nie wprowadzają nowych technologii, będzie tracić sukcesywnie rynki zbytu. Niektórzy jeszcze zapominają o tym, że część firm, poważna część firm, czy chińskich, czy z innych krajów, czy koreańskich, czy firm także spodziewamy się z Indii, ona przechodzi te fazy modernizacyjne i ma dostęp do już ekologicznych, bardziej ekologicznych, mniej inwazyjnych, mniej obciążonych śladem węglowym. To jest umowne oczywiście, bo chodzi o różne gazy i mają większy dostęp do ekologicznych źródeł energetycznych między innymi i oni będą wchodzić i będą zajmować nasze rynki. To jest tylko kwestia czasu, więc warto o tym pamiętać, że w kraju, w Polsce, gdzie blisko 80% finansowania gospodarki pochodzi z sektora bankowego, nie należy tego sektora po prostu tłamsić. U nas kredyty w relacji do PKB w ciągu kilku ostatnich lat zmalały z blisko 50% do 32-33% i to w szczególności do przedsiębiorstw właśnie tych krytycznych, tych eksportujących, tych przedsiębiorstw, które mają charakter produkcyjny. I paradoks, ponieważ jesteśmy krajem o stosunkowo dużym udziale produkcji w generowaniu PKB, niemodernizowanie tej części naszej gospodarki po prostu jest błędem, jest niewykorzystywaną szansą. I kończąc, chcę powiedzieć, mnie bardzo smuci to, że spada gotowość do inwestowania wśród przedsiębiorców, spada apetyt na ryzyko w bankach, dlatego że po prostu one nie mają dostatecznie dużo kapitału i jednocześnie mamy do czynienia z różnego rodzaju ryzykami. I wracając do pana tego najgłówniejszego pytania, to jest takie błędne podejmowanie czy pojmowanie, ogarnianie rzeczywistości. Ja rozumiem, że pan redaktor specjalnie zadał to pytanie. Proszę państwa, to jest faktem, jest sprawą zasadniczą. W transporcie ważny jest samochód, ważne jest silniki, ważne jest paliwo, ale w bankowości do tego, żeby prowadzić działalność, trzeba mieć własny kapitał. Nie tylko oszczędności zebrane z rynku od ludzi i od firm, ale bank musi mieć odpowiednią ilość kapitału, żeby w przypadku pogorszenia jakości portfela kredytowego były pokryte straty, żeby broń Boże nie stracić oszczędności ludności, ludzi, którzy przynieśli do banku pieniądze. I ta wielkość kapitału, ona musi być w odpowiednim tempie budowana. Szczególnie kiedy jest inflacja, ten złodziej w postaci inflacji kradnie w banku odpowiednią ilość kapitału. 10, 15, 20%. Więc żeby budować kapitał więcej, aniżeli skradła nam, zniszczyła nam inflacja, te zyski muszą być odpowiednio wyższe. Jeżeli nie są odpowiednio wyższe, to nie ma szans, żeby ktoś chciał kupować akcje i banki są pozostawione tylko wyłącznie na organiczny rozwój, czyli wypracowywane zyski przeznaczają na podwyższenie kapitału. Jeśli one nie są dostatecznie wysokie, to co najwyżej odtwarza się kapitał, ale jeżeli poziom kredytowania przedsiębiorstw był w Polsce niski i jest niski, to próba zwiększenia tego poziomu finansowania wymaga większego kapitału, czyli czytaj, trzeba po prostu osiągać zyski, przeznaczać je na budowę funduszy własnych, ale jednocześnie stawać się bardziej atrakcyjnym dla inwestorów, którzy na przykład zainwestują w akcje poprzez giełdę papierów wartościowych czy poprzez nabywanie udziałów. Tak się dzieje w przypadku bankowości spółdzielczej. Stąd nie należy tylko i wyłącznie patrzeć na wysokość zysku, tylko patrzeć na tempo odtwarzania i wzrastania kapitału w polskim sektorze bankowym. Panie prezesie, to jaka jest recepta na pobudzenie tych procesów, o których pan wspomniał? Wycofanie się z wakacji kredytowych, wycofanie się z podatku bankowego, wycofanie się z innych regulacji, które jakoś utrudniają życie sektorowi bankowemu? Panie redaktorze, ja bardzo dobrze rozumiem rząd i dobrze rozumiem wszystkie osoby, które pracują w sferze budżetowej czy w tej sferze, która wykorzystuje środki budżetowe. Ale musimy znaleźć tutaj mądry kompromis, taki budujący, rozwojowy kompromis. Myślę, że przede wszystkim trzeba szybko wyjść z wakacji kredytowych i po uelastycznieniu, a to następuje, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który przecież w 2015-2016 roku nie tylko zaproponowaliśmy, ale wspólnie w Sejmie wypracowaliśmy, to jest dobre rozwiązanie, aby w przypadku sytuacji trudnych, kryzysowych, tej grupie klientów, którzy wymagają wsparcia, można było pomagać, czyli stawianie na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i wycofanie się z wakacji kredytowych, na pewno z powszechnych wakacji kredytowych, a wkrótce w ogóle z wakacji kredytowych. W sytuacji normalnej, w sytuacji standardowej. Po drugie, uważam, że należy wycofywać się z tego dodatkowego podatku bankowego. Ten dodatkowy podatek bankowy został wprowadzony po kryzysie finansowym w niektórych krajach, ale tamtych krajach budżety państwa dofinansowywały bardzo mocno sektor bankowy. W Polsce sektor bankowy nie był dokapitalizowany ani jedną złotówką z budżetu państwa. Mało tego, wzrosło kredytowanie gospodarki w czasie kryzysu finansowego przez polskie banki o ponad 48% i banki odprowadziły do budżetu państwa i do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kilkadziesiąt miliardów złotych i kilkadziesiąt miliardów wypracowanych złotych przeznaczyły na podwyższanie funduszy własnych. Czyli nie ma powodu, żeby długo karać, ale co należy zrobić? Rozumiejąc potrzeby budżetowe, moim zdaniem należy z podatku bankowego, tego dodatkowego, nie z CIT-u, tylko z dodatkowego podatku, wykluczyć projekty restrukturyzacyjne i projekty modernizacyjne, na których nam bardzo w Polsce zależy. A więc tam, gdzie mamy do czynienia z energetyką, tam, gdzie mamy do czynienia z ciepłownictwem, tam, gdzie mamy do czynienia z takimi projektami jak automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw, to w pierwszej kolejności plus projekty ekologiczne powinniśmy z tego zrezygnować. No po prostu to jest, utrzymywanie tego rozwiązania jest błędnym, jest nieperspektywicznym dla polskiej gospodarki i dla polskich obywateli. Panie prezesie, czyli recepta jakaś jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i myślę, że wrócimy do tematu wkrótce, gdyż to są tematy niesłychanie istotne i powiedziałbym gorące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem... Jeśli można jeszcze jedno słowo. Pamiętajmy, że bankowość to jest część naszego dobra wspólnego i to jest instrumentarium właśnie do stabilizacji, do zapewnienia pewności oszczędności gromadzonych w bankach, ale z drugiej strony niezmiernie ważny, krytyczny silnik dla rozwoju polskiej gospodarki. To jest ważny partner, ważna część dobra wspólnego. No, ważna branża, panie prezesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Krzysztof Pietraszkiewicz, były prezes Związku Banków Polskich. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest program Rzecz o Biznesie. Za chwilę porozmawiamy o branży aptecznej i szansach na tańsze leki. A moim gościem jest pan mecenas Michał Bieniak. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan mecenas jest specjalistą między innymi, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące rynku aptecznego w Polsce i o tym właśnie chciałbym z panem mecenasem porozmawiać i również dowiedzieć się, czy leki w Polsce, leki dla pacjentów mogą być dostępne, lepiej dostępne i czy mogą być tańsze, ale o tym za chwilę. Natomiast na początku pana mecenasa chciałem zapytać, no mieliśmy różne i liczne zmiany regulacyjne dotyczące tego rynku. Jak on wygląda w tej chwili w swoich takich zrębach, podstawowych zasadach funkcjonowania? Panie redaktorze, to jest tak, że tak naprawdę w tej chwili rynek, ustawodawca stara się wyregulować w ten sposób, żeby po jednej stronie były wielkie hurtownie farmaceutyczne działające w warunkach oligopolu, bo 3 największe hurtownie posiadają około 70% rynku, a po drugiej stronie istniał, można powiedzieć, plankton, czyli pojedyncze apteki, bo obecna regulacja tak naprawdę pozwala jeszcze w jakiś sposób funkcjonować mniejszym lub większym sieciom aptecznym, ale tak naprawdę nie pozwala już na ich budowę, czy nawet na ich restrukturyzację, połączenia, przekształcenia i temu podobne, no bo umówmy się, że sytuacja, w której nie można mieć więcej niż 4 aptek ogólnodostępnych, powoduje, że tak naprawdę możemy wykluczyć budowę jakiejkolwiek sieci aptecznej. Czyli obecna regulacja zakłada, że po jednej stronie istnieje hurtownia farmaceutyczna, po drugiej istnieje pojedynczy aptekarz, mówiąc kolokwialnie, plankton, który nie ma żadnej możliwości negocjacyjnej w relacjach z hurtownią farmaceutyczną. No właśnie, bo tutaj w pana wypowiedzi no, widać, można było wyczuć tę sugestię, no, że to jest jakby sytuacja takiej no, dosyć głębokiej nierównowagi. Tak, bo generalnie polski rynek, jeżeli chodzi o hurtownie farmaceutyczne, tak jak powiedziałem, znalazł się w sytuacji oligopolu. Ja też mam doświadczenie nie tylko od strony tej aptecznej, ale też od tej strony drugiej, czyli producentów leków, wyrobów medycznych, suplementów diety. I tak naprawdę podmiot, który nie ma odpowiedniej skali, nie ma żadnej możliwości dyskusji z hurtownią farmaceutyczną, czy znajduje się wyżej w układzie pokarmowym, czyli po stronie producenckiej, czy niżej po stronie apteki. Tak jest zawsze w momencie, kiedy pojawia się czy to monopol, czy to oligopol. Zresztą podobne zjawisko z pokrewnej branży widzieliśmy na rynku usług medycznych, kiedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwolił de facto na utworzenie duopolu, jeżeli chodzi o rynek usług medycznych. Też wpłynęło to znacząco na sytuacje cenowe i rugowanie mniejszych graczy z rynku. Ta sama gra odbywa się na rynku farmaceutycznym. Następuje totalne zachwianie równowagi pomiędzy podmiotami znajdującymi się na różnych szczeblach obrotu. Zaraz zapytam o to, jakie to ma konsekwencje ta sytuacja, natomiast wydaje się, że jednak te sieci apteczne znalazły pewien sposób na obejście tych regulacji. Jest to sposób pod tytułem franczyza, to znaczy funkcjonowanie teoretycznie pojedynczego przedsiębiorcy, ale jednak pod szerszym szyldem po prostu sieci takiej większej aptecznej. Czy rzeczywiście tak jest? Znaczy, musimy zrozumieć, czym jest franczyza. Franczyza jest tak naprawdę instytucją podobną trochę do grupy zakupowej, czyli czy nawet pod niektórymi względami na przykład do spółdzielni funkcjonujących na rynkach zachodniej Europy, we Włoszech chociażby, jeżeli chodzi o kwestie rolne. Czyli mamy podmiot, który skupia ileś niezależnych podmiotów, bo franczyza zakłada niezależność przedsiębiorcy. On działa na swoje własne ryzyko, na swój własny koszt, to on gromadzi zyski, on też ponosi potencjalne straty i jednocześnie ma korzyści z bycia w pewnym większym, bycia powiązanym z pewnym większym podmiotem, czyli ma możliwość dokonywania tańszych zakupów. W tym celu są też tworzone na przykład grupy zakupowe, bo jest to dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli zamawiam 1000 samochodów, to znacznie łatwiej mi wynegocjować z dealerem czy importerem korzystne warunki, niż jeżeli zamówię jeden samochód. To każdy z nas wie, taka sama sytuacja działa na rynku deweloperskim i o tym wielokrotnie mówimy, gdzie przychodzą fundusze, kupują 1000 mieszkań od dewelopera. Skłonność do negocjacji dewelopera jest w tym momencie znacznie większa niż w wypadku pojedynczego klienta, czy nawet takiego, który kupuje 5 mieszkań. To jest niezmienne prawo ekonomii. Więc nie mamy tutaj do czynienia z żadnym obejściem, bo franczyza zakłada niezależność franczyzobiorców. Pewne rzeczy zostają ujednolicone, ale nie wszystko. Spójrzmy na znane grupy, nie będę wymieniał nazw, funkcjonujące na rynku gastronomicznym. Nikt ich nie postrzega do tej pory jako grup kapitałowych. To zresztą jest paradoks tej całej sytuacji, że analizą tych kwestii w wypadku rynku farmaceutycznego zajmuje się inspekcja farmaceutyczna, a nie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a idąc szczebel dalej, sądownictwo administracyjne, a nie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które to organy zajmujące się ochroną konkurencji i konsumentów mają znacznie większe doświadczenie w tych kwestiach i znacznie lepiej opracowane mechanizmy badania rynku i badania powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zresztą paradoks polega na tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów często zupełnie inaczej patrzy na te powiązania pomiędzy podmiotami, aniżeli patrzy na nie inspekcja farmaceutyczna. Panie mecenasie, to proszę mi powiedzieć, jak te wszystkie rzeczy, począwszy od regulacji, nie wiem, kwestia właśnie franczyzy i tak dalej, jaki mają wpływ na funkcjonowanie tego biznesu, tego rynku? W momencie procedowania tych różnych wersji rozwiązań pod hasłem apteka dla aptekarza, między innymi ostrzegano przed możliwością znikania aptek, po prostu znikania aptek, że będzie ich mniej. Wydaje się, że nie, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś procesem zmniejszenia liczby aptek, to nie ma on charakteru groźnego dla najważniejszego przecież podmiotu w tej układance, czyli pacjenta. To jakie są skutki dla rynku? Skutki są wielorakie, zresztą tutaj są zgromadzone pewne, można powiedzieć, jak w soczewce najrozmaitsze patologie polskiego prawodawstwa, począwszy od zaskakiwania przedsiębiorców nowymi regulacjami, poprzez wrzutki legislacyjne. Ostatnia wielka nowelizacja prawa farmaceutycznego odbyła się w ramach prac nad ustawą o kredytach, nad zmianą ustawy o kredytach eksportowych, co zupełnie nie ma ze sobą... Tak, to słynna sprawa zresztą była. Nic wspólnego, zresztą nawet chyba dosyć dogłębnie badana przez różne organy mniej lub bardziej właściwe. Jest cała rozbieżność orzecznictwa, rozbieżność decyzji administracyjnych. Mamy jak w pigułce te wszystkie problemy, co po pierwsze wpływa na sytuację przedsiębiorców, bo wpływa z jednej strony na sytuację właścicieli sieci aptecznych, którzy budują biznes w skali nie roku, tylko 5, 10, 15 lat, ale wpływa też na sytuację pojedynczych aptekarzy, bo ktoś zaczyna budować, inwestuje w swoją aptekę franczyzową i nagle dowiaduje się, znamy takie sytuacje, że dowiaduje się po 2-3 latach, że on jednak tej apteki nie może prowadzić. Co więcej, pojawiają się sytuacje, kiedy po latach próbuje się wzruszać już dawno ostateczne decyzje administracyjne w trybie bądź to stwierdzenia nieważności, bądź to wznowienia postępowania. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ten przedsiębiorca, jak to w Polsce bywa, ponosi duże nakłady finansowe, duże nakłady inwestycyjne i nie wie tak naprawdę, z czym się jutro obudzi. To jest po stronie przedsiębiorcy. Po stronie z kolei odbiorcy, konsumenta, to ma skutek, o którym poniekąd mówiłem na samym początku naszej rozmowy, czyli zmniejsza się siła negocjacyjna aptek względem hurtowni farmaceutycznych, bo to nie jest tak, że mamy po jednej stronie biednego polskiego aptekarza, po drugiej sieci apteczne, tylko ta układanka jest dużo szersza. Po jednej z jej stron są właśnie hurtownie farmaceutyczne. Istnieją badania, z których wynika, że różnice pomiędzy poszczególnymi aptekami na, nazwijmy to, wzorcowym koszyku lekarstw pacjenta polskiego mogą wynosić około 1000 zł rocznie. Czyli gdyby ten konsument poszedł do innej apteki, zapłaciłby w skali roku o 1000 zł mniej. To są czyste prawa ekonomii tak naprawdę, bo jeżeli ktoś ma mocniejszą siłę negocjacyjną, w tym momencie jest w stanie więcej wynegocjować. Podzielenie tego rynku aptecznego na to, co ja mówię, znów proszę tego nie traktować pejoratywnie, ale to najlepiej oddaje naturę tego zdarzenia. Podzielenie rynku na plankton powoduje, że ten plankton nie ma żadnej pozycji negocjacyjnej z wielorybem. I do tej sytuacji prowadzi obecny rozwój rynku, czyli hurtownie farmaceutyczne będą mogły, tak jak narzucają warunki mniejszym czy nawet średnim producentom lekarstw czy suplementów diety czy wyrobów medycznych, tak samo będą mogły narzucać te warunki rozdrobnionym aptekom, a to automatycznie będzie się przekładać, już się przekłada, na warunki, jakie dostaje konsument w tejże aptece. No, panie mecenasie, ale istnieje druga strona medalu. W momencie, kiedy na przykład nie byłoby tych ograniczeń, jeżeli chodzi o prowadzenie liczby aptek, no to te sieci apteczne zjadłyby po prostu tych pojedynczych aptekarzy, na przykład w mniejszych ośrodkach z taką utrwaloną tradycją aptekarską, apteki rodzinne i tak dalej, i tak dalej. No to też by była sytuacja niedobra. To nie do końca tak jest. W sensie oczywiście ten argument gdzieś się pojawia i rezonuje. Natomiast po pierwsze powiedzmy jedną rzecz. To nie jest tak, że do Polski wszedł wielki kapitał zagraniczny i zjada te pojedyncze apteki. Wielkie sieci zagraniczne, niektóre, funkcjonują od lat 90. I w czasie, jak ta regulacja była bardziej liberalna, od lat 90. albo od początku lat 2000, przepraszam, mogłem się pomylić. Jeżeli ta sytuacja byłaby taka zero-jedynkowa, to te sieci już dawno by zjadły tych małych aptekarzy, bo przecież możemy dokładnie to zaobserwować w branży usług medycznych. Tam rzeczywiście większość mniejszych sieci, bo też nie pojedyncze przychodnie, zniknęła, ale powiedzmy usługa abonamentowa w zasadzie skupiła się w dwóch podmiotach. Tutaj taka sytuacja nie nastąpiła. Co więcej, sprawniejsi, operatywniejsi polscy przedsiębiorcy z branży aptekarskiej pobudowali sieci, które spokojnie mogą konkurować, jeżeli nie przewyższają sieci międzynarodowe. Czyli tak naprawdę ta regulacja uderzyła w tych, którzy są sprawniejsi po stronie polskiej, po stronie polskiego kapitału. Ale to jest jeden z tych aspektów. Drugi z tych aspektów to jest to, że nie mówimy o tym, że nie mówimy o regulacji, która ogranicza tworzenie sieci, uniemożliwia tworzenie monopolu, duopolu czy nawet oligopolu na polskim rynku aptek, tylko mówimy o regulacji, która uniemożliwia tworzenie jakichkolwiek sieci, w jakiejkolwiek formule, czy to w formule franczyzowej, czy to w formule grupy kapitałowej, której celem jest wyłączenie i tworzenie jakichkolwiek sieci, no bo umówmy się, że prowadzenie 4 aptek to jest żadna sieć i utworzenie sieci wielokrotnie przewyższającej liczbę 4 aptek, 100-krotnie lub nawet więcej, nadal nie wpłynie na rynek apteczny. Mówimy tutaj o 1% aptek w województwie, nie więcej niż 4 aptekach ogółem. Czyli mamy sytuację, w której całkowicie zostaje wykluczone tworzenie sieci, a de facto przedsiębiorcy, którzy te sieci utworzyli już wcześniej, zostają wywłaszczeni ze swojej własności, bo nie są w stanie tego, co swoim trudem zbudowali przez ileś tam lat ciężkiej pracy, zbyć w tej chwili. Więc mamy tutaj cały szereg aspektów, które znacząco wykraczają poza problem tej pojedynczej apteki, tym bardziej, że jeżeli ta pojedyncza apteka ma swoją niszę, ma swoją tradycję, ona się utrzyma w tym miejscu. Natomiast no nie możemy osobom bardziej przedsiębiorczym, którzy dostrzegają to, jak rynek się zmienia, zabronić budowania sieci aptek, bo de facto to robimy. Nie dbamy o to, żeby nie doszło do budowy monopolu. Dbamy o to, żeby w ogóle nie było, tak robi ustawodawca, dba o to, żeby w ogóle nie było sieci aptecznych na tym rynku. Przyznam, że zawsze zastanawiała mnie ta liczba 4 aptek skupionych, nazwijmy to, w jednym ręku właścicielskim. Dlaczego to nie są 3 apteki albo nie 5 aptek, tylko akurat 4, ale no cóż, tak zadecydował, jak pan powiedział, ustawodawca. No i cóż, no jak rozumiem, nasza rozmowa zmierza do tego, że jednak warto było zastanowić się nad liberalizacją tego rynku. Oczywiście w pewnych granicach, żeby tutaj z kolei nie doprowadzić do oligopolu czy też monopolu. Czy tak, panie mecenasie? Tak, a co do 4 aptek też nie mam pojęcia, mógłbym popełnić pewną złośliwą uwagę, ale boję się, że ktoś mógłby mnie pozwać o naruszenie dóbr osobistych, więc już nie będę. Tak, nie bądźmy złośliwi. Nie bądźmy złośliwi. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za rozmowę. Moim gościem był pan mecenas Michał Bieniak. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję serdecznie. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam za tydzień, czwartek, godzina 14. Marcin Piasecki. Do zobaczenia.